nasz gość wakacyjny, Dariusz Romanowski. Dzień dobry, Darku, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. A przed nami, tak patrzę, bo skoro jest Darek z nami, to patrzę na repertuar lipcowy Kina Konesera i tak sobie myślę, że na wakacje idealnie to są 4 seanse, na których powinniśmy być. 4 filmy. Jak na wakacyjną porę, patrzę każdy troszkę z innej, jak to powiadamy, parafii i każdy znakomity, bo Jedno życie, później mamy Mars Express, świat, który nadejdzie, Jutro będzie nasze i Do usług szanownej pani. Część z tych filmów już omawialiśmy. Chciałem wrócić do filmu, o którym rozmawiałem z dr Sylwią Frach, pamiętam, jakiś czas temu, ale to kolejny dowód na to, o czym mówimy, że tak jak mówiłem na początku, nie spodziewamy się może spektakularnych sukcesów frekwencyjnych, czy tam box-office'owych, jakbyśmy to nazwali, a tymczasem Jutro będzie nasze, Paoli Cortellesi, zrobiło nie tylko europejską, ale światową furorę i też niesamowity film podejmujący bardzo ważny, niezwykły temat, a opowiedziany chyba tylko Włosi mogą tak opowiedzieć. Wspomniałeś o box-office'ach, może cię zaskoczę, ale ten film w rodzimych Włoszech przebił wszystkie możliwe box-office'y. Stał się filmem, który miał lepszy wynik kasowy niż Pamiętne życie jest piękne Roberto Beniniego. Trudno się spodziewać, że mógł się znaleźć w XXI wieku film, który pobił sukces tamtego niesamowitego przecież obrazu. A teraz bardzo popularna we Włoszech aktorka komediowa Paola Cortellesi postanowiła po raz pierwszy stanąć po drugiej stronie kamery. I nakręciła film będący takim nawiązaniem do historii swojej własnej babki. Babki, która w czasach tuż po II wojnie światowej mierzyła się z trudami codziennego życia, z jakimi mierzyły się tysiące, a może miliony włoskich kobiet. Bieda i przede wszystkim świat silnych mężczyzn, którzy nie wyobrażali sobie, że kobieta może mieć własne zdanie, że może służyć do czegoś innego niż robienie zakupów, przygotowanie obiadu i ewentualnie czyszczenie butów mężowi. Ten patriarchalny świat, który widzimy na ekranie, czasami mamy wrażenie, że obserwujemy go nawet w czasach współczesnych na co dzień. Natomiast ten film jest przykładem idealnego zbalansowania wątków humorystycznych i dramatycznych, wręcz tragicznych. Tak idealnie skrojonego komediodramatu ja sobie nie przypominam. Mądra treść, ale jednocześnie podana z lekkim dystansem, z inteligentnym poczuciem humoru, z wybitnym aktorstwem. To trzeba powiedzieć, że wszyscy aktorzy, nie tylko główna bohaterka grana przez reżyserkę jednocześnie, sprawili, że ten film będzie się oglądać jeszcze i za 10, i za 20, i za 50 lat. Dlaczego? Bo to jest kino bardzo uniwersalne. Te tematy prezentowane w tym filmie, myślę, się nigdy nie zestarzeją, a sama forma... No właśnie. Żebyś o tym powiedział, bo to jest, kiedy oglądasz włoskie kino lat 50., lat 60., ja jak oglądałem Jutro będzie nasze, mówię, no niesamowicie, ile ona wyciągnęła z tych największych, z klasyków. Z największych włoskich klasyków. Tak, ale to nie jest takie kopiowanie, ktoś by powiedział zrzynanie, to jest inspirowanie się, wzorowanie na najlepszych i te czarno-białe, wystylizowane zdjęcia. Visconti, De Sica i to praktycznie, wszystko nam przychodzą natychmiast. Tak, praktycznie każdy kadr filmu można by, gdyby ktoś w domu oglądał, na pilocie nacisnąć przycisk pauza i wydrukować sobie piękny plakat, bo każdy kadr tego filmu to jest malutkie dzieło sztuki. No ale nie dla formy oglądamy ten film, tylko właśnie dla treści. Przemocowy mąż, tak. Środowisko niesprzyjające temu, aby kobiety miały cokolwiek do powiedzenia, a jednocześnie ten film pokazujący, jaka siła drzemie w kobietach, jak ważna jest solidarność płci. Ktoś powie, że to kolejna feministyczna agitka. Nic z tych rzeczy. Proszę mi uwierzyć, proszę przyjść do kina i zobaczyć ten naprawdę wybitny film. Nie będą Państwo tej decyzji żałować. 22 lipca Jutro będzie nasze. Nim wrócimy jednym zdaniem do ostatniego filmu, to jednak czas na pytanie konkursowe dla naszych widzów, a którego filmu będzie dotyczyło, o tym Darek. Tak, Donat wspomniał przed chwilą 3 wielkie nazwiska włoskiego kina, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica,
Luchino Visconti, ja jeszcze dodam Giuseppe De Santis. To są nazwiska kojarzące się z bardzo ważnym, nie tylko dla kina włoskiego, ale myślę dla całego kina europejskiego, wręcz światowego, nurtem, prądem filmowym, który odcisnął niesamowite piętno na historii dziesiątej muzy. Mimo że trwał niecałą dekadę, mniej więcej między 1943 a 1952 rokiem, w jego ramach powstało co najmniej kilka wielkich, nieśmiertelnych arcydzieł. Proszę podać nazwę tego wybitnego włoskiego nurtu filmowego. O, pytanie jest absolutnie błyskawicznie do odpowiedzenia. Myślę, że tutaj Darek Państwa nie zaskoczył. Państwo piszą pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. No a tak jak mówiłem, na zakończenie lipca też taki miły deser, bo do usług szanownej pani znów z gwiazdorską obsadą i pięknie wpisujący się, bo przypomniałeś mi rolę Hopkinsa, jedną ważną, kiedy gra tego słynnego majordomusa, tak? No i tutaj do usług szanownej pani też te skojarzenia są natychmiastowe. Tak, John Malkovich w roli brytyjskiego z krwi i kości, właśnie nie kamerdynera. On dopiero postanawia po śmierci małżonki przeprowadzić się na stałe do Francji, z której to jego małżonka pochodziła, i tam pod przykryciem udawać kamerdynera w posiadłości bardzo ekscentrycznej damy granej przez gwiazdę francuskiego kina Fanny Ardant. Kino lekkie, łatwe, przyjemne, typowo wakacyjne. Dla tych wszystkich, którzy chcą zapomnieć o trudach codziennego życia, pozycja wręcz idealna. Obowiązkowa tak zwana. Tak. 29 lipca kończymy właśnie ten repertuar lipcowy kina Konesera. Jak chcą się Państwo spotkać tam z Dariuszem Romanowskim, to serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie. A my zapraszamy Państwa na kolejne wydania naszego wakacyjnego cyklu Czas na Seans, jak zwykle w czwartki. Do zobaczenia i do usłyszenia.